Dzień dobry. Anna Lachowska, Fundacja Przemocni. Jestem strasznie wściekła, ponieważ oczywiście wczoraj po pierwszym dniu używania mój nowy super telefon ma już stłuczony ekran. Są to oczywiście zaburzenia integracji sensorycznej, które autysta z ADHD po prostu musi mieć. Ja dzisiaj raczej krótko, bo jestem właśnie potwornie zmęczona. Dalej w temacie złego samopoczucia fizycznego, złego samopoczucia o podłożu psychicznym, tak? Psychofizycznego złego samopoczucia. O! Jest film sprzed, nie wiem, 2-3 miesięcy, no nieważne, on jest chyba z października lub z listopada 2022 roku, o tym, jak wyleczyłam ból wszystkiego. I faktycznie wyleczyłam ból wszystkiego, on mi jakoś oczywiście zaczął wracać, bo to nie jest tak, że ta regeneracja następuje od tak. I najpierw to jest takie wychylenie, bardzo dobre samopoczucie, potem tam jeszcze jakieś rzeczy wracają, się normować po kolei. I jest to okazja do tego, żeby bardzo dobrze poznać swoją własną nerwicę. Wtedy, kiedy to się poprawia, potem znowu pogarsza, poprawia, pogarsza. No jak wiecie, jak mówiłam w poprzednim filmie, spotkała nas tragiczna śmierć Jadzi. W dodatku ja byłam sama i fizycznie sama i musiałam się z tym zmierzyć sama. Oczywiście wykorzystałam wszelkie metody, które mogą pomóc poradzić sobie w takiej sytuacji i po niej. Natomiast oczywiście jest to też sytuacja bardzo stresowa, w której nerwica zaraz wam się ujawni w czystej formie. To znaczy, ja w momencie, w którym zobaczyłam, że z Jadzią jest źle, dostałam oczywiście chwilowy zastrzyk adrenaliny, szybko zaczęłam działać, ogarnęłam się, znalazłam, znaczy skontaktowałam się z weterynarzem, czy na pewno jest czynny, no bo to był pierwszy dzień pracujący w nowym roku. Wzięłam Jadzię, zaniosłam do samochodu i w momencie, w którym ją położyłam w tym samochodzie, zaczęłam się dusić. Czyli moje klasyczne duszności, które miałam w Stępinie, nie było wiadomo, o co chodzi, a chodziło o Stępinę, o super klimaty tam. I tu, no, w sytuacji totalnego zagrożenia natychmiast te duszności mi wróciły. Ja pobiegłam po Sempramol do domu. To jest taki lek uspokajający. Bardzo taki łagodny, po którym można pracować. Sempramol Agapramolan. Zażywa się go doraźnie, przynajmniej ja go miałam do zażywania doraźnego i mam, w razie gdyby właśnie stało się coś strasznego. Pobiegłam po ten Pramolan, wzięłam go do kieszeni i samo to wystarczyło mojemu organizmowi, żeby przestać się dusić. Oczywiście całkowita mobilizacja, bo była to całkowita mobilizacja, to znaczy ja musiałam jechać szybko, musiałam się nie gubić, nosiłam 18-kilowego psa na rękach i musiałam to robić tak, żeby go to nie bolało. Więc całkowita mobilizacja organizmu na wysokiej adrenalinie to jest oczywiście duże też zużycie tlenu. Stąd mogą też być takie wrażenie trochę braku tlenu. I większe spięcie, większa akceleracja mięśni, więc później jest okropne zmęczenie. I w momencie, w którym Jadzia zmarła, mi zaczęło puszczać to napięcie. W sensie
ta akceleracja, bo ona nie była już do niczego potrzebna, no nie? Dojechałam do domu po jakieś półtorej godziny. To ja byłam tak zmęczona, że nie miałam siły się po prostu dowlec do łóżka. Nie miałam siły przynieść zakupów jedzeniowych z samochodu. Trochę też nie miałam ochoty, bo część tam była po prostu mięsa kupiona z myślą o jadzi. Więc to już w ogóle było takie frustrujące mocno to, co w tych zakupach jest. Nie miałam siły ruszyć ręką ani nogą. Leżałam w bardzo niewygodnej pozycji na łóżku, jak już się walnęłam w końcu na to łóżko z komputerem, no i czytałam do rana, tak? Bo nie mogłam ani usnąć, ani się nie bardzo do czegoś innego niż zdobywanie wiedzy w tym temacie, jedynym, który mnie wówczas interesował, nie byłam w stanie robić. Ale to już było takie zmęczenie, że ja nawet nie byłam sobie w stanie poprawić poduszki. Nie byłam w stanie sięgnąć po jedzenie, miałam na szczęście orzechy przy łóżku, no to przynajmniej tyle. Dopijałam jakieś resztki tylko wody, którą miałam, bo też po prostu nie było możliwości, żebym ja się po to dowlokła. I w następnych dniach, dzisiaj jest piątek, czyli minęły 3 dni, ja wczoraj też miałam taki dzień, że bardzo dużo jeździłam, ale ja miałam zrobić wczoraj 2 razy więcej rzeczy, 2 razy więcej punktów miałam do zahaczenia i załatwienia, ale ja po prostu nie byłam w stanie się skupić, więc tak jak ja mam problemy z koncentracją, tak z deficytem uwagi, tak to, co się działo wczoraj, to była po prostu makabra, bo ja... najpierw zapomniałam pieniędzy z domu i musiałam wracać kilkanaście kilometrów. Potem po jakichś znowu kilkunastu kilometrach, może no kilkunastu, stwierdziłam, że ja w ogóle przecież jadę w inną stronę niż powinnam, bo jadę tam, gdzie jeżdżę zazwyczaj, na autopilocie, a dzisiaj jadę w ogóle do innej miejscowości, coś innego załatwiać i źle pojechałam. No i musiałam wracać znowu. Zapominałam, co w ogóle mam zrobić, gdzie po kolei mam pojechać, więc w którymś momencie się zorientowałam, że ja bardzo nie pamiętam, dlatego poinformowałam Remka, żeby sprawdzał, jak rozmawiamy, czy ja wszystkie punkty po kolei ogarnęłam, czy o czymś zapomniałam. Wśród tych moich nieprzyjemnych objawów, które mnie męczą bardzo, są też bóle głowy. I nie wiem, czy moja potworna migrena w dniu, w którym Jadzie ukąsiło, wzięła się z intuicji czy z przypadku. Pewnie z przypadku, ale pojawiła się pierwszy raz od wielu miesięcy. I charakterystyczne sny również miałam. Kiedy już zaczęłam się stresować, tak? I choć tym razem nie potrzebowałam żadnych leków, żeby ogarnąć swoje samopoczucie, i to było stosunkowo krótki nawrót, to jednak właśnie taka ostrość objawów pozwoliła mi stwierdzić bardzo wyraźnie jeszcze raz, co było związane stricte z obciążeniem nadmiernym, nieludzkim, nienormalnym stresem, tak? No bo stres mieszkania przez nas w Stępinie to był stres przed włamaniami, przed napadami fizycznymi na nas, przed nasyłaniem na nas jakichś niechętnych w ogóle rozumieniu naszej sytuacji położenia i naszych chęci urzędników mających nas po prostu za dziwadła jakieś, które są po prostu do przepędzenia stąd, bo tu nigdy czegoś takiego nie było jak my. To był lęk przed wdepnięciem w gówno, kiedy się wychodziło z domu, ludzkie oczywiście, bo nasi sąsiedzi nas częstowali swoimi gównami na próg.
to był lęk przed tym, czy samochód będzie zdewastowany. Na do tego oczywiście lęk na przykład o to, że znowu będzie woda ciekła, bo po prostu nie mamy już siły w tym wszystkim dokończyć dachu, tak? I on jest niedokończony. Znaczy nie mamy w ogóle w tym wszystkim siły żyć, w tym dokończyć dachu. No i to były takie obciążenia nadmierne. I teraz, kiedy się pojawiło coś nienormalnego, no bo kuszenie przez żmiję, w ogóle taka, no taka drastyczna agonia u zupełnie zdrowego, zadbanego zwierzęcia, no to jest coś niecodziennego. I zresztą, tak jak rozmawiałam później z weterynarzami w sumie, o tym, co robić w następnej takiej sytuacji, gdy ona się powtórzyła i że obawiam się o koty i że chciałabym mieć psa, a po prostu się boję, to wszyscy zgodnie mi powiedzieli, że to jest tak rzadki przypadek, tak w ogóle nienormalny, to jest taki pech, że ja nie mam powodu obawiać się powtórki, bo jej prawdopodobieństwo jest dużo niższe niż to, że któreś z moich zwierząt na coś zachoruje albo będzie miało jakiś normalny wypadek, tak? Jeden z punktów, które wczoraj odwiedziłam, to był endokrynolog i trafiłam na absolutnie fantastycznego lekarza. Doktor się nazywa Kamil Skomro i jest dopiero w trakcie specjalizacji. I jest to pierwszy endokrynolog, z którym miałam do czynienia, który obejrzał mi skórę całą. Zmierzył mi ciśnienie. Też zaczął padać. Zmierzył ciśnienie, zmierzył, osłuchał, tak? Zrobił bardzo skrupulatny wywiad. No i miałam też wyniki badań takich pogłębionych, hormonalnych. Podane wszystko mam w normie. Jedynie anty-TPO wskazuje na to, że mam skłonność do niedoczynności tarczycy. I pan doktor mi wytłumaczył również wiele rzeczy, których nikt mi nie chciał wytłumaczyć i których nie, tu wytłumaczenia, wyjaśnienia nie znalazłam, przez co niepokoił mnie mój stan organizmu jeszcze bardziej, dlatego że każdy, kto mnie widział, mówił mi, ty jesteś chora, ty masz na pewno Hashimoto, masz to, tamto, insulinooporność masz i po prostu masz lekarzy, którzy się tym w ogóle nie przejmują, tak? I on mi wyjaśnił, jak to jest możliwe, że w jakieś 8 lat po usunięciu połowy tarczycy ja zaczęłam mieć dobre wyniki tarczycowe, przestałam mieć niedoczynność tarczycy. No bo mi się wydawało to niemożliwe, a każdy mi robił tylko badania TSH i kazał spadać, tak? I nie zadawać pytań, nie zadawaj pytań. Petunia Darsley, nie zadawaj pytań. On po prostu powiedział, że to właśnie hormon TSH jest odpowiedzialny za rozrost tarczycy. I jeśli ja miałam jej połowę, a mam zdrowy organizm i inne układy dokrewne zdrowe, to po prostu hormon TSH rozbuchał tę moją tarczycę na tyle, że ona, mimo że jest jej połowa, jest w pełni sprawna, tak? Jest przypakowana. Więc tak na podsumowanie tego, co mi wyjaśnił, powiedziałam do lekarza, aha, czyli mogę być dumna ze swojego organizmu. No co on powiedział? Tak, po prostu tak. Miałam oczywiście zrobionych tych hormonów dużo więcej, łącznie z kortyzolem, z prolaktyną. Tak więc no tak szeroko. Jeszcze na wszelki wypadek teraz mam zrobić te badania cukrowe, skoro w mojej rodzinie występuje insulinooporność, to odetchnęłam z ulgą, ale no tak, przez lata chodziłam z poczuciem, że ja po prostu nie jestem w tej kwestii wystarczająco odpowiedzialna.
I byłam w tym poczuciu bardzo utrzymywana przez różne osoby, tak? Które zawsze mówiły, że po prostu mam zrobione za mało badań i tyle. I nie szukam, i mi nie zależy, i nie dbam. Dostałam skierowanie na też na ogólną morfologię, wiadomo, i na witaminę D. No i kupiłam sobie, i tutaj wam polecę to w ogóle. Szkoda, że nie zarabiam na linkach afiliacyjnych. Na Grouponie są pakiety badań w Polmedzie. I ja teraz sobie kupiłam za, nie wiem, 100, chyba 40 zł pakiet badań hormonalnych dla kobiet. I tam jest też właśnie prolaktyna, ale też estradiol. Te takie bardziej z tej osi gonadotropicznej hormony, więc jeszcze to będę miała sprawdzone, no i oczywiście USG tarczycy też na wszelki wypadek, bo kiedyś miałam na nie guzy, dlatego miałam wycięte, więc też trzeba zajrzeć. Ale tak jak mówię, w tych badaniach, które miałam przez te lata robione, bo robiłam, nic nie wychodziło, USG miałam chyba 3 lata temu, w 2019 robiłam ostatnio. No, a ten sam pakiet, na przykład w Synevo, normalnie bez zniżki, kosztuje około 250 zł, więc polecam. I tam na tym Grouponie te badania polmedowe są dostępne w całej Polsce, w ich ośrodkach. I jest dużo pakietów, jest pakiet metaboliczny, są pakiety hormonalne, wiekowe. A z kolei w Synevo jest teraz promocja, że do jednego zestawu badań można za złotówkę wziąć albo badanie witaminy D, gdzie normalnie to kosztuje 80 zł, albo morfologię, albo glukozę. I tu jest jakaś promocja i tu, więc warto się zainteresować. Ja się zdecydowałam na Polmed i fajnie, że się nie zdecydowałam na Synevo i badanie witaminy D, bo chciałam, bo dostałam teraz od pana doktora i bym dzień wcześniej po prostu przepłaciła stówę za to bez sensu zupełnie. No, co jeszcze? Aha! I dopytałam się doktora, jaki ma związek prolaktyna z bólami głowy, bo nie jeden psychiatra, psycholog kliniczny, student medycyny, różne osoby mówiły mi, że te bóle głowy są związane z nieprawidłowym wytwarzaniem prolaktyny. I on powiedział, a to nie jest taki prosty związek. Ja powiedziałam, że domyślam się, że to jest korelacja, a nie prosty związek, ale nikt mi tego nigdy nie wyjaśnił, bym prosiła, żeby mi wyjaśnił. I on mi wyjaśnił, że ewolucyjnie pierwszy układ, który trzeba wyłączyć, kiedy jest źle, to jest układ rozmnażania. I pierwszy układ, który natura preferuje, kiedy jest dobrze, to jest również układ rozmnażania. W związku z czym? Dlatego te kobiety, szczególnie z grupy podwyższonego ryzyka, więc ADHD, autyzm, czyli te wrażliwsze, z wrażliwszym układem serotoninowym, mają te zaburzenia, to PMDD, dlatego że układ gonadotropiczny to jest serotonina i układ rozrodczy. Czyli układ serotoninergiczny mówi układowi rozrodczemu, czy można się rozmnażać, czy trzeba włączyć bezpłodność. Po prostu. Genialne, proste wyjaśnienie w kilku zdaniach. Nikogo dotąd nie było na to stać. Ten lekarz najwyraźniej ma to w pakiecie. Tak więc bardzo polecam. Ja kilkanaście lat chodziłam i próbowałam zrozumieć, dlaczego ja mam dobre wyniki, bo na mój chłopski rozum one nie powinny być dobre. Najpierw ze względu na to, że po prostu nie mam tej połowy tarczycy, a potem to też ze względu na to, że ja po prostu fatalnie się czuję, prawda? Fatalnie się czuję i tyję cały czas. Co z pewnością widzicie. Tyję, nie mogę powstrzymać tego tycia. Nie powiem, Remek uwielbia mnie dokarmiać, chociaż ostatnio
zmienił mu się chyba światopogląd trochę w końcu. Ja też jestem żarta, ale mimo wszystko przy moich nakładach energetycznych i przy tym ile zjadam, jak jem i co jem, to ja nie powinnam tyć. Jem w ogóle dużo, dużo mniej niż kiedyś, kiedy nie tyłam, a chudłam. Czyli po prostu zatrzymał mi się też metabolizm, no ale to też jest związane właśnie z tym trybem przetrwania. W stresie metabolizm zwalnia, bo organizm robi zapasy. No i to takie uzupełnienie i dziękuję bardzo. Potrzebujesz pomocy? Przeczytaj opis pod filmem. Chcesz pomóc? Przeczytaj opis pod filmem.